Z dniem 12 października roku 2020 funkcję prezesa Zakładu Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych objął pan Jan Gurgun. Do tego momentu rozmawiamy, opracowujemy strategię rozwoju firmy, którą to strategię przekaże pan prezes z końcem marca. Pierwszymi zadaniami modernizującymi oba zakłady są zakupy samochodów bezpylnych, dwóch samochodów bezpylnych, które będą zawoziły nasze odpady do najbardziej nowoczesnej i najbardziej ekologicznej instalacji zagospodarowania odpadów w Jarocinie. W tym momencie stoimy przed zakupem dwóch nowych pojazdów na potrzeby przedsiębiorstwa usług komunalnych w Mosinie. Jest to ważne zadanie, dlatego że sprzęt, który dysponujemy, jest już sprzętem wyeksploatowanym i jest potrzeba posiadania nowego taboru, nowego, nowoczesnego taboru. Pojazdy, które zamierzamy kupić, są to pojazdy do odbioru odpadów. Jeden z nich jest to pojazd dwukomorowy. Pozwoli nam na bardziej sprawny i efektywnie ekonomiczny odbiór odpadów od mieszkańców. Drugi pojazd jest to pojazd jednokomorowy, ale wyposażony w urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników. Jest to szczególnie ważna funkcja. Z pewnością wszyscy odczuwamy uciążliwość, szczególnie latem. Obecnie jesteśmy gotowi z pełną dokumentacją. Posiadamy wszelkie zgody, mamy opracowaną specyfikację istotnych warunków zamówienia i w miesiącu marcu uruchomimy przetarg w trybie zamówień publicznych. Sądzę, że uwzględniając procedurę przetargową, jak również czas potrzebny producentom na wytworzenie takiego pojazdu, będą one mogły najwcześniej pojawić się w naszej spółce w miesiącu lipcu bądź sierpniu. Korzystając z okazji, chciałbym Państwa, mieszkańców miasta i gminy Mosiny, zaprosić w dniu 20 i 22 marca na wspólną naszą akcję. Razem witamy wiosnę. Ja rozumiem, że jest to czas, kiedy robi się ogromne porządki w gospodarstwach domowych. Z drugiej strony otwieramy nasz PSZOK, otwieramy PSZOK, który będzie czynny przez cały dzień. Każdy, który dostarczy nam odpady do PSZOK-u w sobotę 20 i w poniedziałek 22 marca otrzyma od nas sadzonkę ładnego wiosennego kwiatka. Razem z panem prezesem będziemy dokonywali zakupów kolejnych, będziemy modernizowali oba zakłady tak, aby jak najlepiej służyły nam wszystkim mieszkańcom gminy Mosina.